przyjeżdżam, jestem zagadany, nie wiem, coś w telefonie, zamyślony i w pewnym momencie... Aha, dobra, tu kluczyki mam, dobra, to wysiadam. No i wysiadam, nie? Witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na pokładzie Hyundai'a. Dzisiaj będę taki proekologiczny i będę jeździł hybrydowym Hyundai'em 1.6, który generuje moc 140 koni mechanicznych. Moim zdaniem w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, no DSG, tworzy idealną parę do tego, żeby takim samochodzikiem można było spokojnie i w ekologiczny sposób podróżować po mieście. Jakby większość czasu, które spędzam na załatwianie różnych spraw, nie potrzebuję samochodu, który generuje moc większą niż powiedzmy 100 koni. Pracując za dnia powinieneś mieć samochód, który służy ci do pracy i masz się w nim czuć komfortowo. Wsiadając, wysiadając, pakując różne rzeczy, jeżdżąc na spotkania. Jako specjalista do spraw klimatyzacji i wentylacji muszę przyznać, że dosyć mocnym jadem wieje. Słuchajcie, wentylowany fotel, czujecie to? A system wentylacji foteli pozwala na to, że wszystko to oddycha i wiecie, i nie idę na spotkanie spocony z taką wielką plamą na plecach, tak? Więc jakby w tym samochodzie jest to, że czasami nie wiesz, czy silnik jest odpalony, czy pracuje, czy nie. Podjeżdżasz pod skrzyżowanie, on się wycisza i on się przełącza w tryb, który uważa za ekonomiczny. Jest ciekawe. Muszę wam przyznać, że jak wsiadłem do tego samochodu i go odpaliłem, albo próbowałem go odpalić, tam kilka razy ciskałem ten guzior, start-stop, on się odpalał, ale on był na tyle cichy, o, fajny motor, on był na tyle cichy, że zinterpretowałem to, że on się nie odpalił, nie? I tak, tak taki głupek, nie, i tak. O Jezu, dali mi zepsutą wersję, o co chodzi, nie? Wow. Oj. Aha. Tutaj jest taki system tak zwanej martwej strefy. Jeżeli wjeżdżasz komuś i zajeżdżasz, Ioniq sygnalizuje ci, że no stary, sorry, ale zajechałeś komuś drogę. Tak naprawdę samochód, którym jadę, kosztuje ponad 100 tysięcy złotych, ale myślę, że jest wart tych pieniędzy, bo już wam mówię dlaczego. Słuchajcie, jest hybrydą, jest ekonomiczny. Wyposażenie, które tutaj się znajduje, jest naprawdę przydatne, bo czasami są rzeczy, samochód jest nafaszerowany takimi rzeczami, takimi gadżetami, które nie używamy albo wyłączamy. System głośno mówiący, bardzo dobre audio, połączenie i zsynchronizowanie kilku telefonów, podłączenia USB, 12V plus AUX, no i ta funkcja, która akurat tutaj nie jest dla mnie przydatna, bo ja jestem zwolennikiem iPhone'ów i jakby tutaj nie, ta funkcja ładowania przez położenie na tą półeczkę telefonu jest akurat zbędna. Teraz włączył się silnik, który jest potrzebny do tego, żeby czasem przyładować ten elektryczny. No, tak działają hybrydy. O! I teraz jadę na silniku. Wiecie, co to takie... To takie trochę dziwne, nie? To jest taka hybrydka, która
która tak naprawdę w połączeniu, to jest połączenie, taka kombinatoryka silnika spalinowego i elektrycznego. Jak ten się chce ładować, to ten jedzie, to ten odpoczywa i taka... Ciężko mi jest to zrozumieć, nie? O tak, może będzie. Czuję się trochę nieswojo, wiecie, bo w momencie, kiedy załatwiasz sprawy, kiedy robisz różne rzeczy na mieście, jesteś zaabsorbowany różnymi ważnymi sprawami, telefonami, przyjeżdżam, jestem zagadany, nie wiem, coś w telefonie, zamyślony i w pewnym momencie, aha, dobra, tu kluczyki mam, dobra, to wysiadam, no i wysiadam, nie? I tak, nie wiesz, czy samochód zgasiłeś, czy nie, a on sam jedzie. Czujesz to? Po prostu nie słyszałem, że wyłączyłem i nie pamiętałem, że wyłączyłem ten samochód i właśnie myślę, że niektórzy będą mieli taką schizę, nie? Że wiesz, pyk, słuchajcie, no masz, jest na drive'ie, nie? I tak tutaj mi się zagadałem, nie? I dobra, to ja wysiadam, nie? I tak wysiadam, i tak, okej, au! I wyobraź sobie, i on jedzie, nie? I on sam jedzie sobie, no i co mam zrobić? Słuchajcie, tego nie robimy, ale po prostu chciałem wam pokazać, że cisza, jaka panuje w tym samochodzie, jest... Nie umiem zinterpretować, czy samochód jest odpalony, czy nie. I po prostu... dobra, wysiadam, nie? I taka sytuacja, nie? Kochani, na dzisiaj już to wszystko. Widzimy się w następny piątek, a ja was serdecznie żegnam i do zobaczenia. Pa! A, i nie zapomnijcie dać lajka, jeżeli wam się to podobało, i subskrybujcie mój kanał!